Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, czy dźwięk jest ok, bo u mnie na odsłuchu jest ok, ale jak odsłuchuję na filmy na YouTubie, to jest tragedia. Nie wiem, czy to jest wina mojego mikrofonu, czy to jest może wina aktualizacji oprogramowania. Dajcie znać, proszę, bo naprawdę nie wiem, co dalej mam robić. Bezwzględnego ględzenia zaczynamy. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to tak naprawdę dwulicowość, podwójne standardy uśmiechniętej, fajnopolackiej Koalicji Obywatelskiej. Pamiętacie, jak przed wyborami opowiadali, że skończą z nepotyzmem, ze wszelkiego rodzaju zagrywkami partyjnymi, przydziałami stanowisk w spółkach Skarbu Państwa? No to w tej chwili na waszych ekranach jest to artykuł z portalu Lega Artis. Tak, moi drodzy, oczywiście, jak to w moim zwyczaju, artykuł będzie podlinkowany. No tutaj jest opisane, ja tylko taki wstęp przeczytam wam. Oczywiście, tak jak powiedziałem, będzie to wszystko podlinkowane. Wrocław, jedno z największych miast w Polsce, znalazło się w centrum kontrowersji związanych z zatrudnieniem radnych w miejskich spółkach. W poprzedniej kadencji Rady Miejskiej aż 16 z 37 radnych pełniło dodatkowe funkcje w spółkach podległych miastu. Choć takie praktyki są legalne, wywołały one poważne wątpliwości i oskarżenia o korupcję polityczną. Moi drodzy, ja bym chciał, żebyście sami przeczytali ten materiał od początku do końca, bo tam jest niejednokrotnie napisane, niektórzy radni to zasiadają nawet w trzech spółkach. Widzicie, jaka to jest zakłamana ekipa, niewarta zaufania. No i gdzie wy jesteście teraz, wy fajnopolacy uśmiechnięci, którzy głosowaliście na koalicję? Lepiej wam jest w tym Wrocławiu, czy nie do końca? Materiał podesłał mi użytkownik Ciocia Jadzia, za co gorąco dziękuję. I przechodzimy do następnego tematu, nie mniej kontrowersyjnego. Szanowni Państwo, temat jest kontrowersyjny. Dlaczego? Otóż na waszych ekranach serbski judoka Nemanjan Majidov zostanie ukarany za wykonanie znaku krzyża na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Ostrzeżenie wysłało Międzynarodowe Stowarzyszenie Judo. Majidov odpowiedział mówiąc: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zabić nie mogą. Ufam Jezusowi Chrystusowi. Wcześniej po porażce na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku nazwał sędziów pomiotem szatana. I trudno się człowiekowi dziwić, skoro widzieliśmy otwarcie, widzieliśmy zamknięcie i widzieliśmy, co się działo na tej olimpiadzie. No cóż, moi drodzy, za wykonanie znaku krzyża można zostać ukaranym. Do czego to doszło? Szanowni Państwo, i przechodzimy do bardziej egzotycznego świata. Otóż na waszych ekranach jest nowy premier Tajlandii. Ja tu się posiłkuję ściągą, bo te nazwiska są dosyć trudne. Szefowa partii Phua Thai Fetongtan Shinawatra została nowym premierem Tajlandii. Ta pani, którą widzicie na ekranie, jest córką jednego z byłych premierów Tsakina Shinawatry i siostrzenicą innego, a również siostrzenicą następnego premiera Ingluk Shinawatry. No to taka jest lokalna tradycja, ale nie w tym jest rzecz. Nie interesują nas tutaj powiązania rodzinne Fetongtan Shinawatry, ale jej poglądy polityczne. Nowa przywódczyni kraju jest gorącym zwolennikiem dołączenia Tajlandii do grupy BRICS. W czerwcu 2024 roku jako przedstawicielka swoich sił politycznych wzięła nawet udział w międzynarodowym forum Większość Światowa na rzecz świata wielobiegunowego. Forum to zorganizowano we Władywostoku. Zorganizowała je organizacja Jedna Rosja. Podczas swojego przemówienia na wydarzeniu powiedziała, że postrzega BRICS jako sposób na stworzenie sprawiedliwego porządku świata i zapewnienie wielobiegunowości. Każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania, z którym musimy się mierzyć każdy z naszych krajów. Żaden kraj nie jest w stanie sam poradzić sobie z takimi problemami. BRICS to coś, co może pomóc w dużej perspektywie.
Fetong Tan Sinawantra dodała, że Tajlandia wierzy w rozwój BRICS i swoje miejsce w tej organizacji, ale teraz, zaledwie 2 miesiące później, została premierem Tajlandii. Innymi słowy, wygląda na to, że Rosja ma dość obiecującego sojusznika w Azji Południowo-Wschodniej. No cóż, moi drodzy, zobaczymy, co z tego wyniknie, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie dużo krajów do BRICS-u chce dołączyć. Jedne są akceptowalne, drugie nie. Jak myślicie, co to znaczy i co to, jaki to będzie miało skutek dla nas? Bo czym grupa BRICS będzie mocniejsza, tym zapalczywość Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w dążeniu do rozpętania wojny Rosji z Europą będzie coraz większa. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Niechcący, jak to się mówi, wkroczyłem na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej, ewentualnie zawieruchy na Ukrainie. Ja wam chciałem coś zaprezentować. Jest to artykuł z Guardiana. Cytuję. Ukraina walczy o znalezienie równowagi między zajęciem terytorium w obwodzie kurskim, a jego utratą w Donbasie. Tak napisał Guardian. W piątek głównodowodzący Aleksandr Syrski poinformował, że ukraińskie siły zbrojne posuwają się w pobliżu Kurska do 2 mil dziennie, czyli to jest około 3,2 km. Ale Rosjanie przesuwają się o 3 mile, to jest prawie 5 km w pobliże Pokrowska. Oczekiwano, że Rosja przesunie znaczne siły ze wschodu, aby bronić Kurska, jednak, tak jak podaje Hanna Szelest, starsza pracownica naukowa w Centrum Analiz Polityki Europejskiej, że chociaż bezczelny atak ukraiński poszedł lepiej niż oczekiwano w rzeczywistości, Rosja prawdopodobnie nie przesunęła tak dużych sił ze wschodu flanki, jak się spodziewano. Jak podaje Instytut Badań nad Wojną, na Kursk przerzucono tylko pojedyncze elementy rosyjskich jednostek nieregularnych. Część ukraińskich wojskowych krytykuje szybką interwencję w obwodzie kurskim w obliczu problemów w Donbasie. Cytuję. Musimy chronić to, co mamy. Atak na Kursk zabiera dobrych żołnierzy z Pokrowska, a jeśli to odwróci uwagę niektórych rosyjskich żołnierzy, to tylko przeniesie problem i zmieni się ich liczebność z jednego miejsca w drugim. To powiedział ukraiński piechur Aleksiej. No mówiąc krótko, szanowni państwo, robią paniczne ruchy. Chociaż ja do końca nie wierzę w to, co jest napisane, a dlaczego, to za chwilę się dowiecie. Robią paniczne ruchy, bo chcą za wszelką cenę podtrzymać tą awanturę. Po co? No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, dokładnie tak. Moi drodzy, dlaczego uważam, że to Ukraińcy atakują? To wam coś pokażę. To jest artykuł z The Sunday Times. Cytuję. Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały obwód kurski, aby podnieść morale na Ukrainie i wzmocnić pozycję Zełenskiego. Podnieść morale, tak? I podnieść pozycję Zełenskiego. Czyli już jest tak źle, ale to jeszcze nie koniec. W artykule czytamy również, że Wielka Brytania wiedziała i pomagała, jak również brała udział w operacji i w jej przygotowaniach. Rozumiecie to? Wielka Brytania brała udział w przygotowaniach, wiedziała wcześniej i brała również udział w tej całej akcji. Zresztą przyjrzyjcie się dokładnie tym twarzom. Na moje oko to nie są Ukraińcy. To widać po niektórych twarzach. Ja nie jestem antropologiem, ale zwracam na pewne rzeczy uwagę. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak za chwilę wam coś pokażę, to was po prostu z butów wystrzeli. Moi drodzy, naprawdę, jak teraz wam coś pokażę, będziecie zszokowani. Otóż na waszych ekranach to jest żołnierz rosyjski, który trzyma kurtkę mundurową z polskimi oznaczeniami. Gdzie ją znalazł? No właśnie w okolicach Kurska. Pod Kurskiem są polscy najemnicy. I ten fakt już nawet nie wymaga dowodów. Za chwilę pokażę wam jeszcze więcej. To, co się tam dzieje, ma wszystkie oznaki zbrodni wojennych. I teraz słuchajcie. W mordowaniu cywilów rosyjskich biorą udział Polacy w mundurach polskich. Andrzej Duda i Tusk nie rozumieją prostej, elementarnej rzeczy, a mianowicie polski orzeł biały, który znalazł się na terytorium obcego państwa, gdzie obywatele Polski biorą bezpośredni udział w działaniach wojennych,
jest zagrożony. Zhańbiony, zdeptany, zniszczany. Jakie słowa tu jeszcze muszą paść, żeby stało się jasne, że Polacy postawili się na równi z banderowcami? Teraz jasne, mówienie o tym jest przerażające i nieprzyjemne, ale wśród Polaków byli ci, którzy nazywają się zdrajcami i kolaborantami. Moi drodzy, ja chciałem tylko dodać, że Żeleński jest odznaczony orderem Orła Białego. Ale to jeszcze nie wszystko. Zwróćcie uwagę na te zdjęcia. Tutaj sobie chłopaki również zrobili zdjęcia. Tak, moi drodzy. Ale to jest jeszcze nie wszystko. A tu następne zdjęcie. No zdjęcie jest niewyraźne, bo zdjęcie było zrobione z oddali. Ja to przybliżyłem. W każdym razie, no tego zawodnika już nie ma. To tylko takie szczęście. Po prostu te zdjęcia zostały przechwycone z telefonu komórkowego, gdzie gościu został zresetowany. Moi drodzy, prawda jest taka, że robią wszystko, żeby sprowokować wojnę polsko-rosyjską. Tak, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Podobno miał być tworzony Legion Ochotniczy z Ukraińców, tylko Ukraińców nie ma do tego Legionu, prawda? I przypominam, moi drodzy, od razu tutaj o tych koszulkach Wołyń pamiętamy. Do końca tego tygodnia z kodem WALKER10 macie 10% rabatu, szanowni państwo. Ja podlinkuję, żebyście mogli sobie tam wejść na tą stronę i ewentualnie zamówić. My nie chcemy Wołynia 2 w Polsce, prawda? Oczywiście, że nie chcemy. I nie chcemy również wojny polsko-rosyjskiej. Oczywiście, że nie chcemy. A takimi działaniami, jak ten pacjent tutaj, na tym zdjęciu, no to jest po prostu szok i niedowierzanie, co się odstawia. Mówiłem, że was butów wyszczeli. Chciałem wam jeszcze coś pokazać, bo po prostu ciśnienie mam takie, że kawy mi już nie trzeba. Kogo wspierają ci najemnicy, czyli zwykłe bandziory, którzy przypisują sobie prawa do polskiej flagi? Teraz będziecie w szoku. Tak, moi drodzy, oni razem z tą ekipą atakują Kursk. Powiedzcie mi, czy to jest normalne? Czy tak się zachowuje normalny człowiek, normalny Polak? Bo mnie to się po prostu, mówiąc kolokwialnie, w pale nie mieści, co się po prostu dzieje. Ale jest na to lekarstwo. Ja wam zaraz coś przeczytam. Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach jest to forsal.pl. Kara śmierci dla Polaków na ukraińskim froncie. Rosja zmienia prawo. Frustracja Rosjan sięga zenitu, a powodzenie kurskiej ofensywy nawet w rosyjskiej Dumie Państwowej spowodowało nerwowe ruchy. Oczywiście są to bzdury, bo no wiadomo, muszą pisać tak ładnie, ale nie w tym jest rzecz. Rosja zmienia, ja oczywiście podlinkuję ten artykuł, Rosja zmienia regulacje prawne, zmienia, o ile dobrze pamiętam, artykuł 356 kodeksu karnego, po to, żeby każdy najemnik, który znajdzie się na terenie Rosji, został ukarany karą śmierci. Oczywiście za zbrodnie na ludności cywilnej. Tylko zdajemy sobie sprawę, że w takiej sytuacji bardzo łatwo będzie im przyklepać wszystko. Szczerze powiem, nie żałuję. Oczywiście ten artykuł będzie tam podlinkowany. Każdy sobie będzie mógł wyciągnąć wnioski. I nie patrzcie o kontekst, jak to jest napisane, tylko o samą treść. Bo tu jest lekkie rozżalenie, że się tak wyrażę. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ta kontrofensywa nie przynosi żadnych efektów. To już Brytyjczycy mówią, Scott Ritter nawet to skomentował. Postaram się jego materiał wrzucić jutro. No cóż, szanowni państwo, za zbrodnie wojenne jest kara śmierci. I tak powinno być wszędzie. Również w Palestynie. Takie jest moje zdanie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Moi drodzy, i na tym zakończę dzisiejszy odcinek, ponieważ tak jak powiedziałem, mam problemy z dźwiękiem. Mówię, dajcie znać w komentarzu, co i czy jest ok, czy nie jest ok, bo ja na swoich odsłuchach wszystko słyszę w porządku, tak jak powiedziałem na początku. Natomiast na filmie na YouTubie jest po prostu słabo. Komu się podobało, to proszę o lajka i pamiętajcie o tych subskrypcjach i dzwoneczku. Niech się niesie. No i żeby dobiło do tych 5000, może w tym tygodniu. Oczywiście będą ciekawe live'y. To staram się dla was zorganizować. Wiem, moi drodzy, bez suchara się nie obędzie.
przychodzi jeden z urzędników do Jermaka i mówi: słuchaj, jest sytuacja bardzo nieciekawa. Mówi: w zasadzie to mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Od której mam zacząć? No zaczynaj od tej dobrej. Słuchaj, okazało się, że znaleziono matkę Zełenskiego. No dobra, a ta zła? Ona znowu jest w ciąży. Tak, moi drodzy, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, dobrego dnia, hej!